Jeszcze serdecznie zapraszam przewodniczącą Rady Gminy Sanniki, panią Wandę Milczar. Naczelniku, w imieniu swoim, całej Rady Gminy Sanniki, całego społeczeństwa Gminy Sanniki przekazujemy ten samochód, wierząc, że będzie Wam dobrze i długo służył, ale również i przede wszystkim będzie służył tym ludziom, tym osobom, którym będzie potrzebny. Oczywiście liczymy na to, że takich sytuacji będzie jak najmniej, ale wierzymy, że Wam się ten samochód przyda i będziecie należycie z niego korzystać. Szanowni Państwo, drodzy druhowie, ja również cieszę się bardzo, że wspólnymi siłami udało nam się pozyskać ten samochód i będzie on na pewno służył całemu społeczeństwu. Także życzę wszystkim druhom zadowolenia z tego zakupu, żeby służył ludziom, którzy potrzebują pomocy przy akcjach, przy różnych wypadkach i zdarzeniach losowych. Żebyście byli z niego zadowoleni i żeby Wam jak najdłużej służył. Z mojej strony mogę przyrzec, że na pewno ten samochód będzie właściwie wykorzystywany wtedy, kiedy będzie potrzeba. Ale życzę sobie i wszystkim, żeby tych potrzeb było jak najmniej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy samochód już został formalnie przekazany jednostce SP Sanniki, ale żeby im się jeździło bezpieczniej, dlatego bardzo proszę księdza prałata Stanisława Dujkę, proboszcza tutejszego, o poświęcenie samochodu. Chrystus Pan, który jest naszą drogą, prawdą i życiem, niech będzie z Wami wszystkimi. Zgromadziliśmy się w tym miejscu, aby Chrystus Pan, nasza droga, prawda i życie, otoczył opieką nas. Ostatecznym celem naszej ludzkiej drogi jest sam Bóg. Niech więc i ten pojazd, który ma służyć ludziom, nie oddala nas od Boga, ale będzie wyrazem miłości do drugiego człowieka. Ciesząc się tym pojazdem, używajmy go zawsze do dobrych celów. Niech w naszych rękach będzie bezpieczny dla otoczenia. Naszym patronem jest święty Krzysztof, który nosił na swoich barkach Chrystusa. Święty Florian, patron strażaków, niech tych, którzy stoją na straży ludzkiego mienia, niech umacnia ich w ich posłudze i powołaniu. Panie Jezu Chryste, strzeż i chroni wszystkich ludzi, którzy podróżują naszymi drogami. Ciebie prosimy za wszystkich posiadających własne pojazdy, aby posługiwali się nimi dla spełnienia swoich obowiązków. Ciebie prosimy za kierowców, aby przestrzegając przepisów drogowych, bezpiecznie prowadzili swoje pojazdy. Ciebie prosimy. Udziel odwagi i ufności do nowego życia tym wszystkim, którzy w wypadkach drogowych doznali obrażeń. Ciebie prosimy. Zmiłuj się nad wszystkimi, którzy ponieśli śmierć na naszych drogach i obdarz ich radością życia wiecznego. Ciebie prosimy.
Wszechmogący, Wieczny Boże, który z ojcowską dobrocią strzeżesz swoich stworzeń, wysłuchaj nasze prośby, udziel swoim sługom zdrowia duszy i ciała, aby mogli wypełniać swoje obowiązki i na końcu doczesnego pielgrzymowania wrócili do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Prośmy o błogosławieństwo Boże dla tego pojazdu i tych, którzy będą się nim posługiwać. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli, spraw, aby ten wóz strażacki, dzieło Twojej pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służył dla dobra człowieka za wstawiennictwem świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Ustrzeż, Panie, wszystkich, którzy będą korzystali z tego pojazdu, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech święty Florian, patron strażaków, będzie wzorem dla tych, którzy stoją na straży ludzkiego życia i dobra. Niech ten pojazd będzie błogosławiony dla Twojej chwały, dla pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.